Siemaneczko, Michał Prusak, kanał Warszawski Box. Zapraszam do obejrzenia materiału, tym razem o piłce nożnej. Po meczu z Meksykiem na piłkarzy i trenera spadła wielka fala krytyki, ale czy słusznie? Wynik był ok. Trener Czesław Michniewicz znany jest z rozpracowywania rywali i defensywnego stylu gry. Tym bardziej, że taktykę dopasowujesz pod przeciwnika, poznając jego mocne i słabe strony. A co uważali po meczu z Meksykiem kibice oraz co uważają przed Arabią? To jest kolejny powód do tego, żeby po prostu zaapelować do tych wszystkich, którzy są tacy odważni w internecie, między innymi dlatego, że są anonimowi. Pamiętajcie się, ludzie. Tam, gdzie coś jakiemuś polskiemu sportowcowi nie udaje, no to wy też nie udawajcie, że wszystko ok, ale no nie wierzcie a priori zawsze jakiejś nadchodzącej tragedii, jakiegoś blamażu. Pokazujcie wiarę, no zwłaszcza w trudnych momentach, wiarę w naszą drużynę. Dawaj Robert. Uważam, że polska reprezentacja poczyniła spory postęp. Piłka do przodu, Lewandowski i inni gracze naprawdę zasłużyli na miano tutaj superbohaterów i bohaterów narodu. Myślę, że wygramy mistrzostwa prędzej czy później, oczywiście jak nie teraz, to za 4 lata. No szczerze mówiąc, dobrze, że to w ogóle, że jednym punktem się chociaż skończyło, bo no tak, nie trafiony karny, no ale każdemu się zdarza, ale Meksykanie, niscy, szybcy, to dla naszych chłopaków to mógłby być problem, więc to i tak jest dobrze, moim zdaniem. Zamknęliśmy te przerzuty za plecy bocznych obrońców, nasz skrzydłowy wracał. Pewnie dużo ludzi tego nie widzi, ale Meksyk tak naprawdę miał jedną sytuację. My mieliśmy też 100% i ciekawe, jakie byłyby komentarze, gdyby Robciu strzelił tego karnego. Bo mając 3 punkty w takiej grupie, gdzie Arabia wygrała z Argentyną, byłoby bardzo ciekawie. I think it's 0-0 draw and I think it's good. And we have to consider that South American teams normally they run really a lot. So it's very difficult to play with them. Taking consideration them and Saudi Arabia won against Argentina, I think it's a very good result for Poland. Probably they didn't play the best match ever and Lewandowski missed a good opportunity. But I believe 0-0 first match in Qatar is not bad. Wydaje mi się, że dużo mocniej wyżej zagramy. Arabia nie jest mocną reprezentacją pod względem umiejętności indywidualnych. Grają, można powiedzieć, u siebie, znają klimat. Natomiast to nie jest piłkarsko mocna reprezentacja pod względem umiejętności. Uważam 2-1 albo 1-0 dla Polski. Polska ma dużą szansę na awans z grupy. W ostatnim meczu wystarczy zremisować z Argentyną, ale czy to się uda, przekonamy się w środę.